Siemaneczko, z tej strony znowu Albi i dzisiaj kolejny odcinek z E14 i generalnie już sobie przejdźmy do rzeczy, zaczął się rok szkolny, dlatego wy pewnie musicie się uczyć, bo niedługo, mam chyba w styczniu, będą te egzaminy. Ok, pierwsze co potrzebujecie, to potrzebujecie index.html, plik CSS. Ogólnie będziemy sobie robić kwalifikacje z 2019 roku, tylko nie pamiętam czy ze stycznia, czy z poprawki. Generalnie część praktyczna i zrobimy sobie dzisiaj tylko wygląd i to będzie wyglądać w ten sposób. Ok, lecimy sobie dalej. Mam tutaj odpalony plik na live serwerze i pierwsza podstawowa sprawa, którą musicie skonfigurować, to musicie sobie skonfigurować index.html oraz plik CSS. Ja sobie użyję mmeta, po prostu, sorry, to jest CSS. I teraz tak, co wy potrzebujecie do egzaminu? Nie potrzebujecie lang, chociaż możecie tego użyć, tylko możecie tutaj wpisać pl i też będzie ok. Teraz tak, na pewno potrzebujecie doc.html, czyli to jest potwierdzenie, że pracujecie nad HTML-em 5, w HTML-u 5. Potrzebujecie metachars setutf8, to oznacza, że wasz to jest kodowanie polskich znaków i generalnie potrzebujecie tego, oni wymagają kodowania polskich znaków, nie potrzebujecie tych dwóch linijek, bo to jest do responsywności, czyli wy jeszcze tego na egzaminie nie macie. Tutaj tytuł, który na pewno potrzebujecie i oni mają jakiś tam tytuł podany. Ja sobie tutaj po prostu napiszę filmy. I trzecie co potrzebujecie, to potrzebujecie podłączyć screen CSS zewnętrznie, czyli link rel style sheet href screen. Ogólnie wiecie, wy to możecie sobie nazwać style CSS i tym podobne. Ok, teraz popatrzcie sobie na ten przykład. Nie będę korzystał ze specyfikacji, tylko zrobię to po prostu na oko, bo wydaje mi się, że to jest banalne. Co my tu mamy? Na pewno mamy jeden div, mamy drugi div i mamy trzeci div, ten u dołu. I teraz tak, to możemy nazwać jako sidebar, to możemy nazwać jako content i to możemy nazwać jako footer. Tutaj w sidebarze mamy, myślę, że to jest H1 albo H2, bardziej H2, mamy listę numerowaną i mamy dwa linki. Tutaj mamy H1, tak mi się wydaje, tutaj mamy kolejny div, w którym jest jeszcze jeden div i w tym divie jest formularz i po tym mamy tylko i wyłącznie jakieś zdjęcie. To sobie dobierzemy jakieś z internetu, wiadomo, żeby nie było problemu. I na footerze mamy tylko autor strony, czyli pewnie jakieś H2 wycentrowane w pionie i w poziomie. Ok, i teraz tak, ja to wszystko przygotuję i wytłumaczę wam, żeby nie tracić czasu, co zrobiłem. Ok, jak widzicie, już to zrobiłem cały w sumie HTML. Przeanalizujmy sobie teraz, co zrobiłem. Ogólnie w części sidebar, czyli tej po lewej, wymagali H3 i listy numerowanej z tymi tutaj z tymi danymi oraz dwóch linków, które generalnie, jeśli kliencie pobierz obraz, no to odsyła was do obrazu jakiegoś tam, który oni mają podany. No to po prostu tutaj dajecie ścieżkę do tego obrazu. Tak samo sprawdźcie repertuar kin i tutaj daje was do jakiegoś tam kina, przemieszcza i tutaj wpisujecie link, także też to jest proste do zrobienia. Ok, w divie klasie content ogólnie oni wymagali tutaj trzech divów po prostu, bez tego content, co ja zrobiłem sobie takiego nadrzędnego, ale możecie go zrobić, potem to jest łatwiej ostylować i to nie będzie ogólnie błąd. I teraz tak, wymagali jednego diva, w którym będzie po prostu H1 filmoteka, w ogóle to wam pokażę tutaj na tym.
Wymagali tego diva, który będzie filmoteka, czyli zrobiłem to w ten sposób. Potem wymagali diva, tutaj tego, w którym będzie formularz. Ja sobie nazwałem ten div szary content min i potem dałem po prostu form. I w tym formularzu wymagali, żeby to wszystko było poukładane w ten sposób. No i tam podali, że te są typu number, ten jest typu tekst, a te są. Tego nie podali, że to są submity, ale to widać, że to jest submit, dlatego radzę sobie po prostu to zrobić jako submit. I teraz tak. Żeby one były obok siebie w ten sposób, no to ja to po prostu zrobiłem na divach. Tutaj dałem divy. I to po prostu to tak robi, zobaczcie. Widzicie? Potem dajecie tylko paddingi sobie. Ok. I teraz znowu wymagali potem, żeby to zdjęcie dodać. No ja nie mam tego zdjęcia, nie chcę mi się go pobierać, ale generalnie wy będziecie musieli sobie przygotować to zdjęcie w jakimś pewnie gimpie, albo jeżeli wasza szkoła ma Photoshopa, to w Photoshopie. Ja ogólnie gimpa nigdy nie używałem, nie potrafię go używać, a zwykle na Photoshopie. No ale to jest wiadomo. Zdjęcie przykleić to jest IMG SRC, podajecie ścieżkę i tam wymagali tekstu alternatywnego, czyli takiego, który się pojawi, jeśli zdjęcie się nie pojawi jakimś cudem. No i u mnie to zdjęcie się nie pojawiło, jak zobaczycie, mamy to ten tekst alternatywny zdjęcia filmowe. Potem wymagali tylko tego footera i ten footer to jest oto. I tutaj wymagali paragrafu, który jest w ten sposób. I jak widzicie, to jest prosta konstrukcja. Mam nadzieję, że to jest w miarę dla Was zrozumiałe. I teraz sobie przejdziemy do CSS-ów. I to jest tak, CSS macie przygotowane tutaj. Może czasami wydarzyć się tak, że powiedzą wam, że musicie mieć wewnętrzne style CSS. No to wtedy wasze CSS-y piszecie tutaj, pomiędzy tymi klamrami, co nie? Ale w większości piszą, że to są zewnętrzne i w większości one nazywają się style.css, a nie screen. Ja sobie po prostu nazywam screen CSS z przyzwyczajenia. Ok, i teraz tak. Normalnie, jakbyście robili jakąś pracę, to możecie sobie to tutaj wyzerować marginesy. Margin 0 i padding 0, co nie? Ale na egzaminie tego nie róbcie, ponieważ oni tego nie stosują i jeśli będziecie się kierować tym, co oni tutaj mają napisane w CSS-ie, cechy witryny, czekajcie, tutaj style CSS dla witryny, no to generalnie wam to nie wyjdzie, no bo oni tutaj nie mają tego wyzerowanych tych marginesów i paddingów i dlatego to po prostu wam nie wyjdzie. Okej, okay, i teraz. Ja sobie po prostu przepatrzę tutaj to, co tutaj jest napisane i tutaj to przykleję i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to sobie coś poprawimy i też wam wytłumaczę, co ja tutaj zrobiłem. Także znowu dajcie mi chwilę i już się zabieram do roboty. Dobra, przeanalizujmy sobie tutaj, co ja zrobiłem w tym momencie. Pierwsza podstawowa sprawa. Starałem się, żeby to wyglądało tak jak tutaj na tym zdjęciu, co nie? Tylko problem był w tym, że przez to, że ja to sobie zrobiłem w kodzie, tutaj zrobiłem sobie ten duży content, no to ich ustawienia już tutaj nie wychodziły. Dlatego po prostu to wywaliłem i zrobiłem tak, jak oni kazali. Teraz kolejna sprawa. Oni nie powiedzieli, że to ma być na środku, nie dali do tego notki, ale to jest na środku. Dlatego, żeby to sobie zrobić na środku, to wystarczy, że wejdziemy sobie do divu header i damy text align center. Jest na środku. Tylko trochę to nie jest tak jak tutaj na środku, bo to jest trochę niżej. I teraz jak to zmienić? Możecie to zrobić nadając po prostu temu hide and margin, albo możecie to zrobić za pomocą line height i dać na przykład 2
Nic się nie stało? Czegoś się nic nie stało? 3. O, no zmieniło się. Trochę więcej trzeba dać. No to dajmy 5. I widzicie, trochę to jest mniej więcej na tym samym poziomie, co tutaj na obrazku. Tak mniej więcej, powiedzmy. Druga podstawowa sprawa. Zrobiłem tutaj form, tak jak oni kazali. Czyli generalnie dałem... Czekajcie, tutaj content min, dałem te height 300 pikseli i width 75%. Tylko, kwestia jest taka, nie rozumiem, czego tutaj mi się do niej rozjeżdża. Zbadaj. Responsive, czyli dajmy sobie tutaj tak więcej. Teraz tak. Sidebar ma width 25%. Header ma width 75%. To dlaczego to nie jest tak, jak powinno? Wydaje mi się, że to wszystko się rozjeżdża przez ten moje clear both, bo teraz ja tutaj użyłem float left, czego nie używałem bardzo dawno i mogę zapomnieć, jak to się używa. No ale generalnie, jak to jest sidebar i tu jest float left i chciałbym, żeby... A, bo tutaj generalnie nie używam float left. O to chodzi chyba. Ok, czyli generalnie header powinien mieć float left. Jest ok. Tylko jeśli tutaj użyję float left, to czy to mi nie pojedzie dalej? A nie, jest ten sam sposób, dobrze. Czyli generalnie tutaj jest tak, jak powinno być. I tu też powinno być float left. I jak widzicie, działa. No teraz działa tak, jak powinno. Ok. Tutaj nie było nic do oscylowania. Tutaj w tym. Po prostu to, tak jak napisaliście w HTML-u, tak zostaje. Tutaj to już wam pokazywałem, co zrobiłem. I tutaj możemy walić ten line height 5m. Sorry. Ponieważ może to się naprawi. Tak, jest tak, jak powinno. Tutaj tak samo. W formularzu nic nie oscylowałem. Oni tylko wymagali w formularzu, żeby oscylować margin 30 pikseli i line height. W sensie, żeby linie odstępu były przez 3. No to się robi właśnie za pomocą line height. Ja dałem 3M, ale jak dacie 3, to też po prostu będzie tak samo. I teraz kwestia jest taka. Coś wam miałem powiedzieć. Odnośnie CSS-a. Oni wymagali na końcu w linijkach, tu jest napisane gdzieś, cechy witryny, czekajcie, style CSS. Nagłówka pierwszego stopnia, odległość między literami wynosi 5 pikseli. No to, mógłbym sobie tutaj nadać klasę i to oscylować, no bo wymagają nagłówka H1, ale na całej stronie jest tylko jeden H1, także odwołałem się do wszystkich, bo to bez różnicy, jeśli jest tylko jeden. Tak samo było z formularzem. Wymagali to w formularzu, ale jest tylko jeden, to się odwołałem do wszystkich. Wymagali też w formularzu, jeżeli najedziemy na formularz, to background zmieni się właśnie na ten. Czyli tak, jak jest pokazane na obrazku, co nie? Tutaj, jeśli najeżdżacie, to się zmienia. Zdjęcia nie mam, ale zdjęcie po prostu wystarczy, że ono jest na środku, ponieważ po prostu dacie sobie tekst align center w tym divie dużym i ono będzie na środku. I widać, że to sobie dacie ścieżkę do tego zdjęcia i to już na pewno będzie zrobione. Trzecia sprawa tutaj. Footer. No i no w footerze wymagali, żeby było to na środku i dać padding wewnętrzny 20 pikseli. Oni piszą, że to jest margines wewnętrzny, no to jest właśnie ten padding, co nie? Tylko, teraz kwestia jest taka, jeśli używacie float left, to div, który jest potem ma być normalnie pozycjonowany, musi mieć clear both. Z tego, co pamiętam. No i jak widzicie, działa, czyli tak powinno być. Ale co ja chciałem zrobić na początku? Na początku chciałem to zrobić w ten sposób, że tutaj dać jednego wielkiego diva, który trzyma te dwa divy, i dać im display flex i one by się ustawiły obok siebie. Potem w tym wielkim tutaj divie, co jest ten filmoteka, zrobić trzy divy, którym też dać display flex, tylko flex direction column. Możecie poczytać sobie o display flexie, to jest taka nowa technologia, nowsza niż float left i generalnie już tego się nie używa. Ale te wszystkie ustawienia, które oni tutaj robią i te wszystkie wyglądy, one są właśnie pod float left. Dlatego po prostu jeśli ja zaczynam robić coś inaczej, no to musiałbym sobie trochę bardziej walić się z tym CSS-em i kombinować, żeby to wyszło. A jeśli po prostu zrobię to taką najprostszą wersją, no to wyjdzie to tak, jak powinno być. Okej, okay. Sorry. Okej, okay. I tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Dam ten kod na GitLaba. Będziecie mieli link w opisie i będziecie mogli sobie go skopiować, przeanalizować. Także wielkie dzięki za uwagę. Czekajcie, jeszcze coś miałem powiedzieć. A, do body. Oni wymagali, żeby... Tu jest napisane, że domyślnie do całej strony krój czcionki Hela Vita, czy coś tam. No to odwołujcie się do body lub do HTML, dajcie font family. Ja generalnie mam Bracketsa, znaczy Visual Studio Code i on mi podpowiedział, no ale normalnie możecie zrobić to w ten sposób. I to działa. To działa w ten sam, działa tak samo. Czekaj, czy coś jeszcze tutaj muszę wytłumaczyć? To float lefty to mam, wytłumaczyłem i tyle. I generalnie w Haydn wymagali,
żeby odstęp pomiędzy literami był 5 pikseli, czyli wystarczy, że to jest komenda letter spacing. Ok, tyle w tym odcinku, wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejka i do zobaczenia.